generalnie co do wyniku, to nie wiem. Wolałbym, żeby nasi wygrali, bo my później gramy koncert i nie chciałbym, żeby ten koncert przeistoczył się w wesele gdzieś w okolicach Białegostoku, gdzie można dostać sztachietą. W związku z tym, że kibice mogą być lekko rozsierdzeni po przegranej, to jednak typuję na to, że los mnie uchroni przed złym, po prostu wygramy, a tym samym ja zachowam swoje instrumenty i swój wzmacniacz i da radę jakoś to przejść. No ja myślę, że nigdy reprezentacja mnie nie zawodziła, było 1-0 zawsze przeciwko naszym, ale tym razem będzie 1-0 dla naszych. Chociaż druga strona tej sytuacji jest taka, że delikatnie obawiam się o skutki ekonomiczne dla Polski, bo jeśli Grecy wygrają, to w ramach dobrze pojętego patriotyzmu nikt nie będzie kupował już greckich kulinariów. Zdecydowanie spadnie sprzedaż gros. No i nasi przyjaciele z Grecji, którzy tutaj w Polsce mieszkają, zbankrutują totalnie. Czego im nie życzę, także zdecydowanie 1-0 dla Polski. Jaki typujesz wynik? No oczywiście jak najwięcej goli dla naszych, czyli przynajmniej 3-4-0, tak bym obstawiał. 3-0, tak. Będzie dobrze. 3-0. A może wydaj jakiś jeden dźwięk, którym kibicujesz polskiej reprezentacji? Polska! Biało-czerwoni! Tak, to byłem ja. Tak myślę, że będziemy wszyscy krzyczeć dzisiejszego wieczoru. W związku z tym, że jestem wiekowy, to ja kibicuję tylko takim dźwiękiem, który symbolizuje mrugnięcie oka. A gdy jest źle? To będzie takie milczenie, takie oczekiwanie na gola. Nie wiem, jakiś... Master P. Dole, co za rzeźnia. Generalnie jak reprezentacja źle gra, to ja przez 3 tygodnie nie zmieniam prześcieradła i śmierdzę. W pracy.